to warto czekać. Warto nie przewijajcie. Czekać. Nie ma. Nie ma syfu, ale nie ma też sztuki. Podejrzewam, że poliestrowe, plastikowe guziki o tej samej grubości by się nie połamały. Zszokowany, ty dałeś newsa po angielsku. Tak, musimy się rozwijać. Droga młodzieży, zakaz używania telefonów komórkowych, tabletów i wszelkiej elektroniki. Od ręki i z płatnością, którą możesz rozłożyć na wygodne raty. Nie, serio? Masz reklamy na Apple? Żeby móc korzystać z internetu, musisz obejrzeć reklamę IKEA? Konrad, mamy lekarstwo na całe zło. Powitamy się i będziemy improwizować. Co to na to, czyli... Jak zwykle. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Czy mnie słychać, czy mnie widać? Jeśli tak, kciuk w górę od razu na dzień dobry. Subskrypcja kanału Happy News. Kacper Bisant! I Damian Abramowicz. Witajcie w kolejny niedzielny wieczór, bądź poniedziałkowy do południa. Dwa tygodnie temu w naszym kanale był news o pociągu, który z Krakowa do Zakopanego... Rekordy bił. Miał pobić rekord o jedną minutę. Pamiętacie? No więc doszło do tego dnia, w którym miało dojść do pobicia rekordu już z ludźmi na pokładzie. Grubo. I pociąg się 3 minuty spóźnił. Ale nasza polska kolej... Niemożliwe. Konrad, jak masz jakieś memy o polskiej kolei, to właśnie to jest ten moment, który możesz śmiało je wrzucać, a szczególnie temat opóźnienia. Wrzucam to do naszych newsów, bo jakby no byłem winny wyjaśnienie. No tu odtrąbiliśmy sukces. Nie wiem, czy pamiętacie, ale pociąg do relacji Kraków-Zakopane po renowacji linii kolejowej miał pobić rekord Lux Torpedy sprzed II wojny światowej o jedną minutę. Potem gdzieś tam zaczęliśmy czytać, że miał być, że nie wiadomo, czy on będzie pusty, czy pełny. A na końcu okazało, że właśnie któregoś marca, całkiem niedawno, parę dni temu, pociąg zaliczył 3-minutowe opóźnienie według swojego rozkładu, czyli ani nie pobił rekordu i jeszcze się spóźnił, przybywając na dworzec w Zakopanem. Dworzec, który... Ale mieli dobre intencje też. Mieli dobre intencje, ale śmiechom nie ma końca. Wrzucam na naszą grupę, ale potraktujmy go jako newsa dodatkowego, bo mamy przygotowane całą masę dobrych, pozytywnych, jeszcze lepszych wiadomości dla was. Co masz dla nas, Kacprze? Ha, ja mam bardzo ładnego newsa. No właśnie, coś mówiłeś, że ten dzisiejszy news pobije wszelkie rekordy, że przybędzie 500 subskrybentów. To jest to, ten news? Nie. Okej. On będzie za chwilę. A, to warto czekać. Nie przewijajcie. Mam jednego newsa, już ci wrzucam. Mhm. Otóż, zanim włączyliśmy kamery, rozmawialiśmy trochę o Albanii, bo byliśmy, to czy każdy z nas osobno, ale każdy z nas miał przyjemność tam być. I właśnie, ogólnie mieliśmy przyjemność, ale wspólnie zauważyliśmy, że tam czasem mają problemy ze sprzątaniem. Brakuje kosz na śmieci, syfią, a jak sprzątają, to tak trochę nieumiejętnie, dziwnie. No różnie tam bywa. No. I ja właśnie tego newsa o sprzątaniu, ponieważ gdzieniegdzie działa to w drugą stronę. Kliknij sobie na linka. Jak tylko go prześlesz, to od razu kliknę. Mhm. Proszę bardzo. Otóż w muzeum Bonzenbolanzo we Włoszech stworzono niesamowitą instalację artystyczną. I ja jestem ignorantem w tym temacie, przepraszam. Dlatego parsnę śmiech. A przepraszam wszystkich. Stworzono niesamowitą instalację. No i pierwszy dzień był tego pokazu. Muzeum się zamknęło, przyszła pani do sprzątania i stwierdziła, ale tutaj jest rozpierdziel. I na szczęście wszystko posprzątała, czyli całą artystyczną, tutaj jak widzicie, piękną, niesamowitą, wspaniałą, cudowną instalację artystyczną ogarnęła i już nie ma syfu na ziemi. Już nie ma syfu, ale nie ma też sztuki. Także... Lubię nasz program. Odkąd przerzuciliśmy się z newsów tylko pozytywnych na takie właśnie newsy śmieszne. Pani była bardzo rzetelna. To tak, nie, w ogóle. Znaczy, jakby w ogóle tu nie ma absolutnie winy w pani, nie? Wykonała swoją pracę, więc... Dobrze, tutaj chodziło o to, że jak widzicie, były butelki po szampanie, jakieś. No tak, ja widzę, że to kufry, był taki mes. Złote konfety i tak dalej. I uwaga, co ta instalacja obrazowała? Nie wiem. Otóż tytuł tej instalacji to jest Hedonizm i korupcja polityczna lat 80. Okej. Okay. Jeżeli ty tego nie zrozumiałeś, muszę to powiedzieć. No. Nie, Max, nie. Bałagan w twoim pokoju nie jest instalacją
artystyczną, żeby była jasność. Bo zobaczy zdjęcie i powie mi, tato, jestem artystą. Jesteś, ale masz mieć porządek w pokoju. Kontynuuj. No i news oczywiście poszedł do mediów, BBC pokazało to, tą sytuację i tak dalej, ale większość komentujących jednak stwierdza, że spoko, że wspierają tą sprzątaczkę, że dobrze zrobiła, że... No tak, nie, w ogóle... Ja to powiem... powiem to tak. Mam garnitur dobrej firmy, nie? Znanej. I tam były perłowe guziki. Dałem do pralni ten garnitur, dostałem z pralni i pojechałem na wystąpienie, bo gdzieś tam występowałem w Warszawie. I jakie było moje zdziwienie, kiedy wziąłem z pokrowca, a te perłowe guziki były połamane. Prawie każdy, albo uszczypione, albo połamane. I prawdopodobnie wina leży po stronie pralni, tak? Ale z drugiej strony pytanie jest takie, czy na pewno się powinny połamać te guziki, nie? Co tam takiego robili? No tak. No i kupowałem ten garnitur, sprzedawany był mi, że zobacz, jakie to piękne są perłowe guziki. I są, ale wolałbym poliestrowe jednak, bo pewnie by się nie połamały. I są takie rzeczy, które, okej, pewnie też są dobrej jakości, grubsze i tak dalej, może by było za cienkie. Więc zakładam, że może nie chodzi tylko o surowiec, ale podejrzewam, że poliestrowe, plastikowe guziki o tej samej grubości by się nie połamały. Więc są takie rzeczy, które są napopowane. Tworzy się jakąś ideologię, tworzy się coś, że to jest super och, ach, ech, a nie jest. I tak samo jest tutaj w przypadku tej instalacji. To nie jest dokonca sztuka. Myślę, że wielu z nas potrafiłoby tak coś stworzyć. Zwalić butelki, konfetti i nazwać to w ten sposób. Ja też tego nie kupuję. A dodajmy, że Kacper ma coś z guzikami. Nie wiem, czy przypominacie sobie taką scenę. Nie wiem, czy ją zarejestrowały kamery. Dobry rok temu była sytuacja, że ja występowałem w polówce znanej marki i Kacper mówi, to jest na bank podruba. Podbiegł do mnie i zaczął gryźć mój guzik. Chcąc udowodnić, że go złam. I o mały włos nie złamał sobie zębów, bo okazało się, że guźniki jednak perłowe. I o taką perłę ci chodziło, tak? Tak. Okej. Tak. Ale pamiętam, bo zostało mi to w głowie do dzisiaj. A to są perłowe? Czasem się budzę w nocy i się przecieram pod z czoła, bojąc się, że znowu mnie napadnie, że będziesz próbował gryźć moje guziki. W każdym razie ja dlaczego to nie jest na siłę Happy News? Ja serio mówię, że to nie jest Nie, nie jest. A kto powiedział? Nie, bo ty tam mówiłeś, że... Ty powiedziałeś, że jest na siłę? Nie. Serio, ja uważam, że... Nie. Że ja powinno wesoły. Czasem się odzierać... Ale Kacper! Dobrze, to rozwijam temat. Dobrze, wiesz, sobie, że nie uważasz tak. No. Powinno się czasem odzierać taką pompę, takie zadęcie, takie szukanie ideologii tam, gdzie jej nie ma. I to, nie wiem, czy to komuś przeszkadzało, pewnie ludzie się podziwiała i tak dalej, ale więc posprzątanie tego to nie jest jakaś walka teraz z złą ideologią, ale jako symbol tego, że nie musimy wierzyć we wszystko, co nam pokazują, myślę, że spoko. Oczywiście. Nie warto wierzyć we wszystko, co widzisz. Na przykład widzisz, przyjeżdżasz gdzieś do pracy, widzisz, że masz pracę do wykonania, ją wykonujesz i nagle się okazuje, że jest dząg. Pewna rodzina z Oklahomy, starsze małżeństwo, bardzo się ucieszyło z prezentu, który zafundowała jedna z firm. Dostałaś już na grupę, no news jest po angielsku, ale właśnie musimy się rozwijać. Jestem zszokowany, ty dałeś newsa po angielsku? Tak, musimy się rozwijać. W Oklahomie miała miejsce nietypowa sytuacja. Otóż przyjeżdża ekipa budowlana na miejsce rozbiórki dachu. No i rozbierają dach, rozbierają. I dzwoni szef brygady do prezesa firmy i mówi, szefie, już 75% dachu rozebrane. Ale mam dobrą i złą wiadomość. Zła jest taka, że nie z tego domu. Okazało się, że pracownica firmy, wysyłając zlecenie, pomyliła jedną cyferkę w adresie i ekipa wpadła do domu ludzi, których nie było na miejscu, rozebrali 3/4 dachu. I zorientowali się w którymś momencie, ktoś przyjechał, zobaczył, coś sprawdził, czy pracownica zadzwoniła, no artykuł wyjaśnia tam, że nagle na poziomie 3/4 zaawansowania prac rozbiórkowych dachu okazało się, że to nie jest ten dom, nie ten dach, nie ta robota. No więc po przekazaniu dobrej i złej wiadomości, część ekipy postanowiła po pierwsze odnaleźć właścicieli tego domu, z którego dach został rozebrany. To nie było łatwe. Właściciele byli daleko od domu, 5 godzin drogi samochodem. No wiesz, jesteś gdzieś na wycieczce na przykład Albanii i dowiadujesz się, że nie ma dachu. Kasper, no, nie uwierzy pan, no jakby rozebraliśmy panu dach w domu. Ale nie cały też, no też nie cały. Ale, ponieważ to jest happy news. No właśnie. To. Praca w właściwym domu została wykonana o czasie. A oprócz tego małżeństwu, któremu dach rozebrano, sprezentowano nowy dach o wartości 30 tysięcy dolarów.
Więc jak przyjechali do domu, to mieli już totalnie brand new dach w swoim domu. Prezes firmy, wiadomość obiegła Stany w zeszłym tygodniu. Ten artykuł jest w kilkudziesięciu gazetach. Ja akurat jestem na stronie Oklahomy i tam ten artykuł również w dzienniku się pokazał. Prezes po prostu powiedział, kurczę, nasz błąd, jakby w ogóle nie o czym gadać, firma musi brać na klatę pewne rzeczy. I zrobili ten dach, teraz się co okazało? Reklama, jaką w ten sposób sobie firma zagwarantowała, robiąc ten dach w prezencie. No dobra, jesteśmy w Polsce, w Katowicach, w programie Happy News, również mówimy dwa tygodnie później o tym wydarzeniu. No więc reklama, można powiedzieć, faktycznie obiegła cały świat. A firma tylko na tym zyskała. Byłem na opiniach tej firmy na Google'ach i już jest kilka właśnie pięciogwiazdkowych, że poznali sytuację, że w ogóle super, że wspaniale się zachowali i że oby tak dalej. No i taki to news z US. NA. Jest NA, okej. Zatem przejdźmy do Europy. Okej, no mówiłeś. Otóż koniec aut elektrycznych. Jest, nareszcie. It's over, to koniec. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że... Ja od razu Konradowi wrzucę fajne zdjęcie, które teraz widzicie. No, ty sobie mów, a ja tutaj... Otóż zgadnij, jakie były to finansowania na auta elektryczne? Jakie to są wielkości? 30%. Różnie. To były na przykład 5 tysięcy euro do auta, tak? Trochę mniej. W Norwegii było trochę mniej. No to mniej niż 30%, no bo nie kupisz auta za 15 tysięcy euro, zakładam, elektrycznego. Natomiast powoli się kraje wycofują. I Niemcy wycofują dopłaty, Francja zmniejszyła dopłaty. I ogólnie okazuje się, że auto elektryczne, aby zwrócił się jego, że tak powiem, koszt CO2, czyli żeby to było ekologiczne, to musi przejechać z 200 tysięcy kilometrów, bo po 100 tysiącach kilometrach tu się teoretycznie zwraca koszt produkcji tego samochodu, ale potem jeszcze ilość spalin, tak? Ilość tego, ile to auto produkuje spalin. Więc dopiero przy 200 tysiącach kilometrów. Natomiast jeszcze nie liczymy tutaj potem składowania tej baterii i tak dalej, a to też jest trudniejsze specjalizacje niż normalne samochody, więc w praktyce jest to wszystko bardzo wątpliwe i w praktyce bardzo mamy duże problemy, przynajmniej ludzie rozwinięci mają problem z tym, że na przykład, że ludzie wyrzucają śmieci do lasu, nie? Że ktoś ma te śmieci i wrzuca je do lasu. I jest takie wielkie oburzenie. A to samo robi Europa z CO2. Tak. Że na zasadzie u nas nie będzie, ale gdzieś w Azji, gdzieś tam będą wydobywać dziwne... Znaczy dotykasz bardzo szerokiego tematu. Tak, bo to w ogóle nie obgadamy tego całościowo. Natomiast... A co ty sądzisz? Jesteś za tym, że były auta elektryczne, czy nie? Daj znać w komentarzu. Tak, jestem ciekaw w ogóle, natomiast ogólnie większość komentarzy pod tego typu filmami jest negatywna. Ty nie miałeś wnętrza tego auta, ja miałem. Ja wiem, to jest drama. Opowiadałem ci jakby długa historia i trauma zostaje na całe życie. Znaczy, gdyby to było tak, że faktycznie to jest dla dobra świata, to ja jestem pierwszy, który... Tak, ale nie jest. Misja, nie? Nie jest, absolutnie nie jest. I przede wszystkim nie ma wizji, nie ma żadnej wizji, nikt, nawet ci pro... elektrycy, tak. Mają wizję, jak to się ma odbywać, jak będzie tych aut więcej niż na przykład 30% na rynku. Gdzie to będą... Nie, w ogóle nie, dobra. Tankować? Nie wiadomo. Dobra, szeroki temat. Natomiast uważaj, w Niemczech od 2016 roku dofinansowano zakupy aut elektrycznych na kwotę 10 miliardów euro, czyli uwaga, jakieś 43 miliardów złotych. I teraz pytanie, co by było, gdyby tych dofinansowań nie było? Nie byłoby popytu. Po prostu wiele osób reagowało, to by było trochę tanie, to auto to kupię. Naturalnie się tego nie da takiego popytu wykręcić, więc ten popyt był sztucznie sterowany. Teraz ten popyt jest zmniejszany i teraz coraz więcej osób widzi minusy, bo już testuje to. Auto elektryczne na dzisiaj, pomijając ekologię, jest dobre, jak ktoś sobie dojeżdża do pracy 50 km jedną w drugą i ma domek, gdzie ma swoją ładowarkę. Bo jeżeli ma mieć na osiedlu ładowarkę i zawsze ona jest wolna,
a jednego dnia nie będzie, a on na drugi dzień auta potrzebuje, a ma mało już. To jest dramat, to się nagle robi duży problem. Dlatego mówię, że to można było długo... Moglibyśmy długo dywagować. Nie widzę żadnych plusów, bo patrząc na cały kształt od produkcji baterii wszystkiego aż po finał, nie ma tu uzasadnienia żadnego. Nie, oczywiście, że możemy znaleźć plusy. Możemy znaleźć plusy, bo na przykład auta elektryczne z reguły są szybsze. Tak, możemy szukać. Na starcie. Do setki na przykład jest dużo aut, które są cywilne, a jadą tak. 3-4 sekundy do setki, więc możemy szukać tych plusów i one są pewnie jakieś, natomiast one są tak marginalne. Bardzo na siłę. Że a na przykład mój znajomy miał Teslę, zepsuła się trochę bateria i wymiana ogniw w tej baterii kosztowała 35 tysięcy. Także no, dużo by mówić. W każdym razie, w związku z tym, że popyt jest w tym momencie już regulowany, czyli nie jest popowany sztucznie, w związku z tym, że wiele osób się sparzyło na autach elektrycznych, a już zimę to już nie mówię, to wiele osób wietrzy w tym koniec aut elektrycznych i myślę, że niedługo wejdą paliwa syntetyczne, to będzie trendy, to będzie w modzie i to będą promować. Wiele marek się wycofuje ze swoich aut elektrycznych, to znaczy powoli już Toyota, już Audi, już kilka marek robi tak, że mówili, że do 2025 będziemy coś produkować, a potem nie, a teraz już przedłużają, już do 30, niektórzy w ogóle się wycofują. Temat jest bardzo złożony. Czekamy na główną zmianę ustawy, która wprowadziła od 2035 zakaz produkcji aut spalinowych, więc ta ustawa musi być zmodyfikowana. Już Unia Europejska mówi, że tak nie do końca. Więc uważam, fenomen jest gdzie indziej, że Niemcy, którzy posiadają w swojej ręce ponad 200 patentów motoryzacyjnych, mają w swoim portfolio najlepsze silniki świata, albo są w czołówce tych najlepszych silników świata, mają największe grupy motoryzacyjne w ręce. Tak. Pompują temat elektryków, w których przodują Chińczycy. To jest w ogóle fenomen. Tak. To jest jakby gruby pod stołem układ, który poszedł gdzieś poza wszystkim. Coś tam się wydarzyło dziwnego, ale Niemcy, niemieckie marki to na przykład Audi, Mercedes, BMW, Porsche, MAN, Lamborghini. Trabant, tak? Potem co mamy jeszcze? No mamy tych marek troszkę. No Opel. Opel jest niemiecki oczywiście, no także myślę, że tych marek pewnie... Jakie jeszcze są niemieckie marki? Pochwal się w komentarzu. Mamy Skoda była czeska, jest niemiecka, tak samo jest... To jest Volkswagen, tak. Tak, jeszcze jest... No, mamy. Nie, czekaj. Mam to z tyłu głowy. Nie. Jest jeszcze taka marka... Ja mam czas. Tata Nano, nie, to indyjska. Nie, to... Ja to będę myślał. Dobra. W każdym razie, cieszmy się, że pewna propaganda, jestem w ogóle, ja bardzo lubię nowe technologie i lubię takie. Ale nie progres, na siłę, nie? Ale nie na siłę. No. I bardzo się cieszy mnie to, że to, w co ludzie uwierzyli, powoli przestają wierzyć. Zostałeś w jakiś sposób zmuszony do używania iPhone'a i patrz, jak z tym się męczyłeś długo. Dokładnie. Dalej się męczę, ale trudno. Idziemy do kolejnych happy newsów, a kolejny happy news jest taki. Droga młodzieży, zakaz używania telefonów komórkowych, tabletów i wszelkiej elektroniki w szkołach i przedszkolach. W Szwecji. A dokładnie wielki powrót ołówka, papieru i książek. Szwecja właśnie wycofuje ze szkół i przedszkoli wszelką elektronikę. Seat. To był hiszpański akurat. Nie, a teraz jest Volkswagena. Jest tak. Volkswagena. Seat. Szwecja wycofuje... I Bentley. A co robi Szwecja, która nie jest Niemcami? Opowiadaj dalej. Volvo. I właśnie Szwecja wycofuje wszelką elektronikę z żłobków, przedszkoli i szkół. Rozśmieszyły mi te żłobki, ale tak naprawdę żłobek w Szwecji to przedszkole. Dlatego, że w końcu zrozumiano, że ta elektronika odmóżdża dzieciaki i że skoro mają je na tyle w domach, w weekendy i wieczorami, to nie musi być w szkole tej elektroniki. I elektronika, która miała zasadniczo pomagać dzieciakom w rozwoju, będzie wprowadzona, ale dopiero na dużo, dużo późniejszym etapie edukacji, kiedy będzie wspomagać rozwój dziecka, a nie go zastępować albo stanowić jakąś tanią rozrywkę. Do tego stopnia posunięte są nowoczesne ustawy w Szwecji, że egzaminy, które do tej pory pisano w formie elektronicznej na komputerach, z powrotem wracają do ery ołówka, kartki, papieru. Od przyszłego roku, od września, Szwecja dofinansowuje zakup podręczników, książek. Super. Zeszytów. To jest super. No, co masz? Się kurwa, znowu w głowie. Nie, nic. No, ja widzę, bardzo mi się to podoba, no. Okej. Także dzieje się.
mamy nadzieję, mam nadzieję, jako tata, mam nadzieję, że w ślad za tym pójdą inne kraje, które zrozumieją, że umiejętność pisania, umiejętność czytania i pewne jeszcze inne ważne umiejętności, no faktycznie są potrzebne młodzieży, a z tym bywa dzisiaj różnie. A na elektronikę zawsze ten czas się znajdzie i chyba nie ma domu, w którym tej elektroniki jest za mało, wręcz przeciwnie. Każda z rodzin sobie inaczej radzi. Polecam rodzicom dzieciaków wczesnoszkolnych aplikacje typu Family Link, gdzie możesz swojego telefonu decydować, które aplikacje, na jaki czas mogą być włączone, włączone. Wiem, że teraz mnie znienawidzę i część młodzieży, ale tej młodszej zakładam. Sprawdza się to świetnie, gdzie oprócz tego, że masz kontrolę nad tym, gdzie dziecko jest, jeśli jest małolatem 9, 8, 10-letnim, czy nawet jeszcze mniejszym, bo teraz już nawet 4-5-latki biegają z komórkami, to raz, że aplikacja, która lokalizacyjnie zapewnia bezpieczeństwo twojemu dziecku, bo wiesz, gdzie jest, a dwa, że jesteś w stanie każdą z aplikacji sterować, ile może to dziecko w tej aplikacji używać. I w każdej chwili możesz aplikację albo telefon po prostu zdalnie wyłączyć, co daje dodatkowy argument w wielu dyskusjach, na przykład na temat sprzątania pokoju. No, tak, tylko nie żebym testował, podpowiadam, bo tak sobie pomyśliłem teraz, że mogłyby zadziałać. Ma to sens. Dobra, co masz w głowie, bo widzę, że tak, nie uczestniczysz w tym newsie w ogóle. Nie, jak to nie, właśnie cały czas myślę o tym, że to jest właśnie świetne i bardzo mnie cieszy to, że ty połączyłeś tego mojego newsa z twoim newsem. To jest super. Okej. Okay. No bo jednak to jest też proekologiczne. Czy cofamy się? No tak, no bo nagle nie trzeba produkować tyle smartfonów, nie są one potrzebne, tak? Baterii tyle. Zobaczyli zdjęcie na naszej grupie? Nie, jeszcze nie. Myślałem, że zobaczyli zdjęcie. Dobrze. Dobrze, ale patrz. Miedź, żelazo, aluminium, albo takie... My się nie bawimy sami. Wy już to zdjęcie albo widzieliście, albo teraz jego tak. Rozwrócił. Więc patrz, miedź, żelazo, aluminium, tak? Albo metale szlachetne, nie tego wiem. Nie pomalujesz. Mangan, nikiel, co tam będzie, kobalt, grafit, tak? To wszystko, z tego wszystkiego trzeba produkować baterie. I teraz one są niepotrzebne w tych szwedzkich szkołach, więc mniej CO2 jest w Szwecji. Tak. No, bajka, jest to mega proekologiczne, więc podziwiam. Naprawdę mi się to podoba. Ja czuję drugie dno, ale okej, okay, tak. To co, tyle na dzisiaj. Czy coś jeszcze chcesz powiedzieć? Nie. Miałeś dwa newsy? Tak. Miałeś. Mam takie zawiechy czasami, jak się tak rozgadamy i opowiadamy, to wiesz, gdzieś mi tam umyka, czy ty już mówiłeś. Nie, żebym się nie słuchał, nie? Bo ale ja lubisz mówić, wiem. Lubisz mówić, ja nie muszę istnieć w tym programie. Nie muszę. Mogę się tylko przysłuchiwać twoim newsom. Powiedzcie mu, że musi istnieć w tym programie. Program bez niego by nie mógł istnieć. Moim zdaniem ty powinieneś te newsy przedstawiać, samemu komentować, a ja powiem potakiwać, też będzie dobrze. Też to fajnie wyjdzie. Prawda? Chciałbyś być tylko głosem zamiast tutaj bycia? Przytakiwaczem, tak. Okej. Okay. No tak. I tu ugryzę się język. Tak. Kochani, dziękujemy za dzisiaj, że byliście z nami do samego końca. Tak. To była przyjemność spędzić z wami ten czas. Zgadzam się, tak. I co, widzimy się już za... tak, tydzień. Tak jest. Dokładnie wtedy. Pa. Cześć. Mam nadzieję, że nasz Konradek już jest zdrowy, bo straszy nas, że musimy coś nagrać, bo on słabe. Chory, obciąża nas swoimi problemami, nie? No. Konrad, powiem ci, słabe, to jest nie jakby choruj sobie, nie choruj sobie, ale... Ale po cichu. Ale po cichu, nie? My nie, potrzebujemy po prostu, żeby na niedzielę nie są gotowe, nie? A ty, czy ty sobie przy tym leżysz? No. Czy śpisz, co pięć dni? Czy wchodzi Gripex, czy wchodzi jakiś tam, nie wiem... Poza tym, Konrad, umówmy się, no... Coś tak COVID jakieś... Ale umówmy się, jeszcze jedną rzecz. Montowanie Happy Newsa powinno cię uzdrawiać, tak. Jakby... To koi. A, to może on dlatego pisał, kiedy nagrywamy. Dobra, że... zadziałał w drugą stronę. A, to sorry. Ej, czyli jak my mamy, jak my negatywnie myślimy, na to wychodzi. Patrz, od razu został negatywny. Nie, od razu chłopaka zmierzaliśmy z Gripexem. To może nagrajmy mu więcej odcinków, żeby się pomontował chłopak, żeby się dobrze poczuł. No to jest myśl. No.